Szanowni Państwo, przed nami uroczysta część gali, chyba na którą wszyscy oczywiście czekali. I zaczynamy od uhonorowań pierścieniami. Pierścień stulecia niepodległości RP i pierścień patrioty to unikatowe sygnety, którymi honorowane są zasłużone osobistości za istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki, propagowania patriotyzmu, budowania pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny oraz za zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju. Uhonorowanie pierścieniem jest wyrazem szacunku, wdzięczności, a także symbolem uznania. Do ceremonii uhonorowania pierścieniem stulecia niepodległości RP zapraszam członków kapituły. I tak, pułkownika Tadeusza Koczkowskiego, przewodniczącego kapituły. Zapraszam bardzo serdecznie. Brawa, brawa, bo tutaj bez pana pułkownika nie odbyłoby się nic, także naprawdę wyjątkowo brawa. Generała Pawła Pruszyńskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Generała profesora Bogusława Packa. Zapraszam również bardzo serdecznie. Zapraszamy, zapraszamy. Brawa, brawa, brawa dla tej wspaniałej trójki. A teraz pragniemy uhonorować nominowane osobistości pierścieniem stulecia niepodległości RP. Pierścieniem tym zostają uhonorowani, i uwaga, uwaga, teraz chwila napięcia, profesor doktor habilitowany nauk medycyny Robert Plisiak. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Dwa lata temu na podobnej uroczystości jak dziś pan profesor odbierał statuetkę Serce za serce w walce z koronawirusem. Także brawa, brawa! Bardzo serdecznie gratulujemy. Na scenę zapraszamy pana podpułkownika Jarosława Guzina, doświadczony oficer Wojska Polskiego, aktualnie kierownik Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów jeszcze Sił Zbrojnych, który jest bardzo zaangażowany na rzecz promocji patriotyzmu i postaw obywatelskich w środowisku organizacji pozarządowych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy, bardzo prosimy na scenę. Oklaski, tak, należą się oczywiście. Otrzymuje biskup Waldemar Pytel. Polski duchowny luterański, od 2015 roku biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Posiada trudne do oceny zasługi na rzecz kultury polskiej i wpisaniu obiektów kościelnych do zbiorów dziedzictwa kulturowego UNESCO. I teraz pytanie, czy jest pan biskup? Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy księdza biskupa. Mhm.
następny pierścień dla pani Liliany Głomczyńskiej-Komorowskiej. Sławna aktorka filmowa i teatralna. Ukończyła z wyróżnieniem państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Zapraszamy na scenę już obecną panią Lilianę. Brawa, brawa oczywiście. A ja chciałabym zaprosić pułkownika w stanie spoczynku dr Jerzy Banaś, prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Kraju. W ramach wojsk ONZ służył w 5 misjach pokojowych. Za zasługi na rzecz światowego pokoju otrzymał w 2011 roku w siedzibie ONZ w Genewie Medal in the Service of Peace Nobel Prize 1988. W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Aktualnie pracuje we Wrocławskim Ośrodku Medycyny Pracy, jest również wojewódzkim konsultantem do spraw medycyny morskiej i tropikalnej. Brawo, gratulacje! Następna osoba uhonorowana pierścieniem. Albert Gryszczuk, organizator i prezes Krajowej Izby Klastrów Energii. Przedsiębiorca i innowator, twórca Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Jest założycielem i właścicielem firmy Innovation AG, działającej w branży innowacyjnej. Zapraszamy serdecznie na scenę pana prezesa. Zapraszamy serdecznie. Gromkie brawa. Honorowania pierścieniem stulecia niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej dobiegła końca. Proszę teraz wszystkich o ustawienie się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia na scenie wraz z przedstawicielem kapituły.